Siema, z tej strony Alan i gram teraz w Stalker Lost Alpha, czyli w samodzielny mod do Stalkera. I jest to mod, który nie wymaga od was, byście mieli zainstalowaną jakąkolwiek część Stalkera. Po prostu ściągacie grę z linku, instalujecie ją i gracie. No a teraz do rzeczy. Zapytacie się mnie pewnie: Alan, dlaczego grasz w takie gówno, a nie w Minecrafta? Zobacz, jaką to w ogóle ma grafikę! No to powiem wam, że ten mod wygląda i tak zajebiście, jak na silnik z 2006 czy 2007 roku, czyli wtedy, kiedy wyszedł Stalker pierwszy. I twórcy tego moda naprawdę bardzo dużo wyciągnęli graficznie. Niestety pociąga to także za sobą większe wymagania, jeżeli chodzi o sprzęt. No ale o ile nie gracie na kalkulatorach czy kaloryferach, to powinna gra wam bez problemu pociągnąć. No dobra, ale o co chodzi w tym całym modzie? Otóż wyobraźcie sobie, że w okolicach 2002 roku do sieci wyciekła alfa Stalkera, która była naprawdę niesamowita. Miała masę lokalizacji, sprzętu, jakichś takich elementów, które nie znalazły się ostatecznie w tej finalnej grze z 2007 roku. I od tego czasu twórcy tego moda, bazując na screenach, na wideach, właśnie na tej alfie, a także na oficjalnych materiałach udostępnionych przez twórców gry, przywrócili cały ten content, który został usunięty w tej finalnej wersji. No, i w taki sposób ten mod wygląda właśnie tak. Klimat jest po prostu tak gęsty, że powietrze można byłoby kroić nożem. Tak jak martwe płody! No, tutaj cały czas lata helikopter dookoła mapy. Nie wiem, czy to jest bug, czy tak ma być, ale jest to strasznie irytujące. Bez przerwy go słychać. Ale wracając ogólnie do samej fabuły. Jeśli nie graliście w Stalkera, to zacznijcie grać w dobre gry. Ale streszczę, że fabuła była dość prosta. Cała gra zaczyna się w taki sposób, że koleś jedzie w ciężarówce z trupami, zostaje, ta ciężarówka jakoś wypada, ma wypadek i zostaje znaleziony przez lokalnego handlarza, który w zamian za pomoc, której mu udzielił, zatrudnia do paru prostych zadań. Stalker niestety ma amnezję i jedyne, co ma przy sobie, to peda ze zleceniem zabicia innego Stalkera imieniem Striełok. Później tam w toku fabuły okazuje się, co jest dalej. Nie jest to fabuła skomplikowana, zasadniczo banalna, ale właśnie w tej chwili znajduje się w pierwszej miejscówce, czyli w kordonie. Fabuła w tym modzie nie zmienia się znacząco, ponieważ rdzeń całej fabuły jest taki sam, natomiast zmieniają się szczegóły. Pojedyncze questy, oczywiście same miejscówki. Ja w tej chwili znajduję się w kordonie i udaję się do wysypiska, żeby właśnie znaleźć informację o już wspomnianym wcześniej Striełoku od innego gościa i zobaczymy, jak to będzie. Jakby co, w ogóle tego miejsca nie poznaję, w którym teraz jestem, bo naprawdę w Stalkerze przegrałem tyle setek godzin jeszcze jako Gimbus i znałem wszystkie skrypty, wszystko na pamięć, a w tej chwili po prostu jestem zszokowany, jak to zupełnie inaczej wygląda. Ogólnie, jak widać, całe środowisko jest dość mroczne. Ja w obróbce tego filmiku zmieniłem jasność, kontrast, żebyście mogli coś widzieć, ale uwierzcie mi, że tu jest naprawdę ciemno. Sorry za tą ciszę, ale po prostu zaskoczyły mnie te niby psy. Sorry też za to strzelanie do tego uciekającego, ale po prostu zapomniałem, czy tu w ogóle pociski mają opad, jaka jest prędkość pocisku. Tego go nie dogoniłem. No i niestety w tym miejscu gra mi skraszowała. No niestety standard w tym modzie, bo dopiero co wyszedł i nie było jeszcze do niego patchy. Na pewno będzie cała masa patchy, która poprawi stabilność gry. Także zaczynam od tego momentu z powrotem. Gonią mnie tutaj wiewiórki, ale stwierdziłem, że tym razem po prostu postaram się pobiec i nie marnować amunicji już na to ścierwo. W sumie wziąłem sobie lepszą bronę na to, czyli strzelbę, bo już nie szkoda tak bardzo amunicji, no i biegnę dalej. Tutaj ważne spostrzeżenie, żebyście wyłączyli sobie widok nóg, bo on powoduje crashe gry. Wiem, że to głupie, ale tak jest. Widok nóg własnych powoduje crashe gry. Ja w tej chwili biegnę dalej. W
kierunku posterunku. Na razie nie znalazłem niestety nic cennego. O, a to właśnie jest Polgister. Albo Polgister. To jest taki potwór, który... W sumie nie wiem, co potrafi robić, ale jest niewidoczny i wygląda jak taka kula promienna. I w tej chwili biegnę dalej w kierunku wysypiska. Zobaczymy, co będzie po drodze do wysypiska. Z tego, co pamiętam z oryginalnej wersji, to był tutaj bodajże posterunek bandytów. Czyli czeka nas jakaś ogniowymiana. Zmienię sobie tylko bronę na kałacha, bo strzelba może być za słabą bronią na ten dystans. O, a to co jest? Dostałem informację o tym, że wojskowi, że to jest teren wojskowych i jeżeli będę się grzecznie zachowywał, to nic mi nie zrobią. No, jestem w szoku, szczerze mówiąc. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w praniu. No faktycznie, posterunek żołnierzy. Nic nie chcą, nawet opłaty za przejście? Zajebiście! Tak to mogę grać. No dobra, no to w takim razie prosta i w długą. Już jestem za chwilę na wysypisku. No dobra, ponieważ odcinek zbliża się już ku końcowi, odpowiem, dlaczego w ogóle go nagrałem. Wiecie, już od dawna chciałem się uwolnić od Minecrafta i nagrywać coś jeszcze poza nim. Dlatego stwierdziłem, że ten mod to jest dobra sposobność. I mam nadzieję, że napiszecie, czy jest fajne, czy do dupy, czy się podoba. Jak będzie trochę więcej wyświetleń i będą przeważały pozytywne komentarze nad tymi negatywnymi typu ruczno i wypierdalej z YouTube'a, kurwo, to myślę, że może coś jeszcze tam nagram w przyszłości. Także Elson, trzymajcie się sztywno.